Dzisiejsze usługiwanie, które Wam przedstawię, będzie bardzo bogate. Będzie oparte na Piśmie Świętym, moim doświadczeniu życiowym, wypowiedziach spotkanych ludzi na ulicy i będą też prawdopodobnie dwie pieśni. I już na samym początku będzie pierwsza pieśń. Mam mały dzisiaj taki niedosyt, wiecie jaki? Że nie mam tego miłosiernego człowieka, który zawsze mi na gitarze przygrywał. I dzisiaj będzie a cappella. Muszę to przełknąć. Wczoraj mi dał znać, że nie będzie mógł być. Tak więc rozpocznę od pieśni. Otwórz me oczy, o Jezu. Otwórz me uszy i serce. Chciałbym Cię widzieć. Chciałbym Cię słyszeć. Otwórz me oczy, o Jezu. Otwórz me uszy i serce. Chciałbym Cię widzieć. Chciałbym Cię słyszeć. Chcę Cię prosić, Panie, byś dzisiaj do mnie mówił. Bym poznał Twoją wolę i uczył się żyć nią na co dzień. Chcę Cię prosić, Panie, byś dzisiaj do mnie mówił. Bym poznał Twoją wolę i uczył się żyć nią na co dzień. Święty, święty, święty. Święty, 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 chciałbym Cię słyszeć. Święty, 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 chciałbym Cię słyszeć. Chciałbym Cię słyszeć. Amen. Amen. Tak, dzisiaj tytuł mojego usługiwania będzie może taki niecodzienny, dziwny, a dałem taki. Jedni się naigrywają, a inni jeszcze są niegotowi. Żyjemy w świecie, w którym z tego, co zauważyłem, chyba jest mało takich ludzi, którzy mieli chęć zadać sobie takie pytanie. A jaki jest sens i cel mojego życia na tej ziemi? I tak myślę. To, co powiem, to są moje spostrzeżenia, moje spojrzenia. Prawdopodobnie nie jedna osoba powie, aby mieć dobrą pracę, i dużo pieniążków sobie zarobić, aby było mi dobrze. Inna grupa ludzi prawdopodobnie powie, dobrze by było poznać jakiegoś fajnego mężczyznę czy ładną kobietę, aby założyć rodzinę, a potem by nam się dobrze powodziło. Myślę, że będzie też taka grupa ludzi, którzy powiedzą, fajnie by było wybudować sobie dom i urządzić go. I jeszcze kupić sobie jakiś fajny samochodzik. I jeszcze dodam czwartą grupę, choć tych grup mogłoby być więcej, która powie, i my musimy mieć coś z tego życia na tej ziemi. Tyle jest wiele różnych przyjemnych, atrakcyjnych rzeczy. Dlaczego nie mielibyśmy z nich pokorzystać? Przecież wszystko jest dla ludzi. I tak to życie się wielu ludzi kręci dniami, miesiącami, latami i człowiek się starzeje i w końcu przychodzi kres jego życia i śmierć. Tylko jest jedno pytanie, wiecie jakie? Czy to, co wymieniłem,
jest czymś najważniejszym w naszym życiu. I czy to jest sens i cel naszego życia? Myślę, że z punktu patrzenia ludzi wierzących, to niejedno z was prawdopodobnie mi powie, że nie. Ale czy tak naprawdę jest w rzeczywistości, to warto się zastanowić nad tym i w swoim sercu sobie odpowiedzieć, czy tak jest. Tym bardziej, że jak czytam fragment z trzeciego rozdziału listu do Rzymian apostoła Pawła, wersety 11 do 14 mówią nam o takich sprawach. Sparafrazuję wam ten fragment. List do Rzymian, trzeci rozdział 11 do 14. Mniej więcej brzmi on tak. Nie ma takiego, który by szukał Boga. Wszyscy zboczyli z drogi. Kłamstwo rozsiewają językiem. Usta są pełne przekleństwa. Dzisiaj rano Duch Święty mi nasunął fragment, który chciałem sobie napisać, dlatego wybaczcie mi, że troszkę tak się ociągałem. Przyszedł mi do głowy ten werset i mówię, Duchu Święty, jeśli on jest, to pomóż mi go znaleźć, bo nie wiem, gdzie jest. No i w końcu Duch Święty mi pomógł. Próbowałem w internecie szukać, wpisywałem słowa, ale to nie było to. Ale w pewnym momencie dotarłem. List do Filipian, drugi rozdział, werset 21. Jest to ciekawy werset, ale Paweł mówi je w kontekście Tymoteusza, dając go za przykład człowieka, który był mu pomocny w życiu. I przytoczę wam ten fragment w przekładzie toruńskim, bo ten przekład mi najbardziej się spodobał. List do Filipian 2, 21. Bo wszyscy szukają swoich spraw, a nie tych spraw, które są Chrystusa Jezusa. Bardzo ciekawy fragment. Kiedy popatrzę na swoje życie, w krótkim świadectwie, które teraz wam przedstawię, to niestety to, co Paweł pisał w trzecim rozdziale listu do Rzymian, to i ja tak kiedyś żyłem. Żyłem jak człowiek, który myśli, że jest panem swojego życia. O języku już nie będę wspominał. Myślę tak, że życie każdego człowieka jest takie na tym świecie, że człowiek w pewnym momencie swojego życia postanawia jakąś drogę sobie obrać i tą drogą chce kroczyć. Jaka ta droga jest, to myślę, że każdy z was na przestrzeni swojego czasu życia może sobie odpowiedzieć, czy ona była zawsze właściwa i dobra, czy dopiero jak poznaliście Pana Jezusa. Ja jak popatrzę na swoje życie, to w moim życiu było tak, że postanowiłem wybrać drogę, która nazywała się sport. Myślałem, że w tym znajdę prawdziwe szczęście i to jest to, co ja szukam. Ale jak patrzę na to, jak to wszystko wyglądało, to przytoczę wam pewien wycinek z mojego życia. Nigdy go nie mówiłem za mównicą. Pamiętam taki mecz, kiedyś grałem jako bramkarz. Graliśmy o awans do wyższej klasy rozrywkowej. Graliśmy na wyjeździe przeciwko byłej mojej drużynie, w której grałem wcześniej 4 lata. I wiecie, jak to jest, jak się gra przeciwko byłej drużynie, to zawsze inaczej człowiek do tego podchodzi. Mecz wygraliśmy 1-0. Po meczu jeden z sędziów, jak szliśmy do szatni, powiedział takie słowa, które brzmiały mniej więcej tak. Dudek, wygrałeś mecz Gardawicą. I powiem szczerze, że był to prawdopodobnie mój najlepszy mecz, jaki w historii swojego grania w sporcie miałem. Tylko że nikt nie pamiętał o jednym ważnym szczególe, który ja mam w głowie z tej sytuacji. To była dawna historia, że tydzień czy dwa wcześniej przegraliśmy ważny mecz u siebie z inną drużyną, która też miała aspirację o awans 4-5. A ja tego deszczowego dnia miałem przynajmniej 2 bramki na sumieniu. I wiecie, było tak, że niektórzy kibice wieszali haki na mnie. No trzeba było znaleźć winnego i ja byłem tym kozłem ofiarnym. Tak więc
W życiu szczęście człowiek może próbować szczęścia szukać, ale to szczęście może nie być takie, jak człowiek myśli, że go naprawdę znajdzie. Ale kiedy poznałem Pana Jezusa i On mnie do siebie pociągnął, to po bardzo dobrym początku i starcie duchowym, po kilku latach, wydarzyło się coś, co podcięło moje duchowe skrzydła i oczywiście wpłynęło na mnie ujemnie. Nie będę wam opowiadał historii, z czym była związana, ale powiem tak w skrócie, że miałem pewne marzenie duchowe i niektórzy mi mówili, że też może nie dasz rady, ale ja postanowiłem spróbować tego. Po krótkim czasie okazało się, że to nie jest to. Poddałem się, zrezygnowałem i wróciłem do swojego miasta. I wiecie co? Po pewnym czasie, od tego momentu zobaczyłem, że w moim życiu duchowym powstał kryzys, bo ta sytuacja osłabiła mnie trochę na duchu. A moja więź z Panem Jezusem spadła jakby do 50%. Pierwsza miłość wygasła. I było to tylko wspomnieniem. Wtedy jeszcze nie rozumiałem tego, co dzisiaj widzę z punktu czasowego, że stałem się człowiekiem letnim i połowicznym. W wyniku czego zacząłem popełniać wiele błędów, z których nie zawsze wyciągałem naukę i lekcje. Jedynie dziękuję Panu Jezusowi za Jego miłosierdzie i cierpliwość, jakie miał nade mną. Kiedy patrzę na ostatnie kilka lat swojego życia i pewne wydarzenia, które się zdarzyły, były dobre, ale były też i smutne, i tragiczne. Gdyby te historie nie miały miejsca, prawdopodobnie wiele rzeczy bym nie zrozumiał, bo byłem człowiekiem, który ma oczy, a nie widzi, ma uszy, a nie słyszy, ma serce, ale to serce było uśpione. Najbardziej wstrząsnęła mnie historia 12 miesięcy temu, która się wydarzyła. Tego dnia na początku nie potrafiłem zrozumieć, czy to jest sen, czy to jest rzeczywistość. Jedyną rzecz, którą zrobiłem, padłem na kolana i powiedziałem do Pana Jezusa takie słowa mniej więcej, jakie wam teraz przytoczę. Panie Jezu, jednego, czego jestem świadomy teraz, to jest to, że jestem zdany na Twoją łaskę. Nie wiem, co mnie jeszcze w życiu czeka. Wiem, że jestem zależny od Ciebie. Wiem, że to życie będzie zupełnie inne niż było wcześniej. Proszę Cię, pomóż mi. To była moja modlitwa 12 miesięcy temu. I choć wiem, że nie jestem człowiekiem idealnym, popełniam błędy, ale wiem, że jak je popełniam, to przychodzę do Pana Jezusa i proszę Go o wybaczenie i o pomoc do zwycięstwa. Bo nie chcę się cofać, nie chcę wracać do tyłu, chcę iść do przodu. I choć wiem, że życie nie jest usłane różami bez kolców, to wiem, że jeśli wytrwam do końca, to doświadczę tego, co Paweł powiedział w 1 do Koryntian 2:9. Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani na serce człowieka nie wstąpiło, jak wielkie rzeczy przygotował Pan Bóg dla tych, którzy Go miłują. Tyle z mojej historii. Apostoł Piotr, uczeń Pana Jezusa, autor dwóch listów, też wiedział, że w życiu popełnił nie jeden błąd. Największym jego błędem było to, że był pewny siebie. I ta pewność siebie doprowadziła, że 3 razy zaparł się Pana Jezusa. Ale w wyniku tego jego oczy, serce
i uszy zostały otwarte i wyciągnął z tego wnioski na przeszłość. Dlatego w drugim liście i w trzecim rozdziale daje nam on pewne rady i wskazówki i ostrzeżenia, abyśmy potraktowali naszą duchową więź z Panem Jezusem bardzo, bardzo poważnie. Z racji tego, że od 5 lat lubię się dzielić wiarą na ulicy, mogłem spotkać i poznać wielu ludzi, którym zadałem takie pytanie. Wiem, że niektórzy z Was może się już troszkę nauczyli tego pytania, ale brzmi ono mniej więcej tak. Przepraszam Pana, jeśli niechcąco nie przeszkodziłem. Czy ma Pan w sercu wiarę na życie wieczne w niebie? Nieraz dodaję z Panem Jezusem albo w tym lepszym świecie, w którym nie ma śmierci, wojny, chorób i problemów. I spotkałem się z wieloma wypowiedziami przeróżnymi. W drugim rozdziale i w drugim liście i w trzecim rozdziale, w wersetach 3 i 4, Piotr mówi o czymś, co gdy patrzę na różne sytuacje, pokazuje mi, że to, co Piotr napisał, to jest prawdą. Może on to widział w swoim czasie, ja to widzę w swoim czasie dzisiaj. Jak ludzie odpowiadają na takie pytanie? A z drugiej strony chciałbym, wiecie, podziękować Panu Bogu za te 10-12% ludzi, których mogłem poznać w Kielcach, którzy mieli chęć ze mną porozmawiać w dobrym, spokojnym duchu, we wzajemnym szacunku. I niech Pan Bóg tych ludzi błogosławi, a także niech ich w życiu prowadzi. A teraz Wam przytoczę kilkanaście krótkich wypowiedzi. Może niektóre z Was będą wstrząsające, ale nie posłużę się językiem, który przekracza granice mównicy. Pierwsza wypowiedź. Nie wierzę w zmartwychwstanie i Pana Jezusa. Ja w takie rzeczy nie wierzę. Nie wierzę w takie cuda. Pewna pani parsknęła śmiechem i odeszła w milczeniu. Pewien pan się zaśmiał, a następnie powiedział: jestem ateistą zadeklarowanym. Pewien pan się zaśmiał i powiedział: daj pan spokój. To jest częsta odpowiedź. Daj sobie pan spokój. Jeszcze inny pan mi powiedział, pierwszy się zaśmiał, a następnie powiedział: nie ze mną te numery. Ktoś inny powiedział: to nie istnieje. Jeszcze inna osoba: to jest iluzja. Natomiast pewien pan powiedział: Panie, ja już dawno jestem wypisany z tych wszystkich bzdur. Pewna inna osoba powiedziała mi, że nie ma, czyli nie ma wiary na życie wieczne. Tak więc zapytałem tą osobę: a czy nie chciałaby pani mieć, pan mieć? Na co mi odpowiedział: nie, bo to jest bzdura. Oto inne wypowiedzi. Kiepsko pan trafił, ale ja nie wierzę w bajki. Inna osoba: nie mam czasu na takie głupoty. Ktoś inny mi powiedział: nie wierzę w pierdoły. Jeszcze inna osoba powiedziała jeszcze dosadniej: największe oszustwo, większego nie widziałem. Pewna osoba mnie zapytała: na co? Odpowiedziałem jej: na życie wieczne w niebie. Na co mi odpowiedziała: coś pan! I pokazała mi, abym się puknął po głowie. I odeszła. Jeden pan w swojej odpowiedzi zadał mi pytanie, które brzmiało tak: czy ty jeszcze w coś takiego wierzysz?
Na co mu odpowiedziałem: tak. Pewna pani bez słów pokazała mi palcem przy swojej głowie, że jest ze mną coś nie tak, i odeszła. Mija 10 minut. Wiecie, 10 minut mija i ją spotykam znowu. A że wcześniej nie złożyłem jej życzeń, bo składam ludziom życzenia zawsze na zakończenie, niezależnie czy ktoś ze mną rozmawia, czy nie. I składam tej pani życzenie, życzę pani spokojnego dnia. Na co ona się odezwała i powiedziała: ja myślałam, że pan o piwo będzie prosił, a nie o takie pierdoły. Tragedia. I jeszcze jedna wypowiedź. Może się śmiejecie. Niebo płacze nad tymi wypowiedziami. I jeszcze jedna wypowiedź. Jak go, czyli Pana Jezusa, Pan spotka, to proszę go od nas pozdrowić. Ktoś kiedyś napisał takie zdanie. Spotkałem się z nim w internecie. Większość ludzi potrafi się śmiać tylko z kogoś, ale z siebie już nie. Odpowiedzi, które wam przytoczyłem, może dla niektórych z was były śmieszne, ale niektóre były przerażająco smutne. One mi pokazują jedną rzecz, że na świecie, na którym żyjemy, działa ktoś, komu bardzo zależy na tym, żeby jego wola była na tym świecie praktykowana. Zbuntowany anioł, szatan, który pociągnął za sobą 1/3 aniołów, wie, że ma czasu niewiele i robi wszystko, aby jak najwięcej ludzi zaślepić i sprawić w ich sercach obojętność i niewiarę w to, że kiedyś powróci Pan Jezus. Szkoda mi tych ludzi, że ich nadzieja jest tylko na tym świecie, a poza grobem i cmentarzem nie mają nadziei. Ale wiecie co? Modlę się za tych ludzi każdego dnia, aby nie zostali w tym miejscu niewiary. Kiedy czytam Pismo Święte, to jak popatrzymy na różne fragmenty, to ludzie podobnego ducha i podobną postawę reprezentowali. Przytoczę niektóre fragmenty. Ewangelia Łukasza, 22 rozdział i werset 63. Tymczasem mężczyźni, którzy trzymali Jezusa, naśmiewali się z Niego i bili Go. Drugi fragment, Ewangelia Mateusza, 27, wersety 41-42. Podobnie i arcykapłani wraz z uczonymi w piśmie i starszymi wyśmiewali się z Niego i mówili: innych ratował, a siebie samego ratować nie może? Jest królem Izraela, niech teraz stąpi z krzyża, a uwierzymy w Niego. Myślę, że tych fragmentów nie trzeba komentować. Są bardzo wymowne. Mówią o tym, który był prawdą i miłością. I został wyśmiany dla mojego i Twojego zbawienia. Kolejny fragment, Dzieje Apostolskie, 17 rozdział, wersety 30-33. Czytam w przykładzie Piotra Zaręby.
Pominąwszy więc czasy niewiedzy, Bóg wzywa teraz wszędzie wszystkich ludzi, aby się opamiętali, ponieważ wyznaczył też dzień, w którym sprawiedliwie osądzi zamieszkały świat. Sędzią będzie człowiek, którego on ustanowił, a dowód na to przedstawił wszystkim, gdy wzbudził go z martwych. Kiedy usłyszeli o zmartwychwstaniu, jedni zaczęli szydzić, a drudzy powiedzieli: o tym nam opowiesz przy innej okazji. W ten sposób Paweł opuścił ich grono. Kiedy Paweł był w Atenach i pozwolono mu przemawiać na Areopagu, to kiedy ludzie usłyszeli o zmartwychwstaniu Jezusa, to ich postawa była naśmiewcza. Tylko niektórzy byli zainteresowani tą prawdą. Teraz zaproszę was do rozdziału, który jest kluczowy w tym dzisiejszym rozważaniu. Drugi list Piotra, trzeci rozdział. Drugi list Piotra, trzeci rozdział, czytam pierwszych 7 wersetów, od 1 do 7, w przekładzie Piotra Zaręby. Kochani, piszę do was już drugi list. Chcę w nich, dzięki powtarzaniu tego, co ważne, pobudzić do myślenia wasze szczere umysły. Pragnę wam też odświeżyć w pamięci słowa wypowiedziane przez świętych proroków oraz przypomnieć przykazanie Pana i Zbawcy podane wam przez waszych apostołów. Przede wszystkim wiedzcie, że w dniach ostatecznych pojawią się szydercy zainteresowani zaspokajaniem własnych zachcianek. Będą oni drwić: no i co z obietnicą jego przyjścia? Jakoś odkąd zasnęli ojcowie, wszystko trwa tak, jak od początku stworzenia. Ludzie ci jednak nie chcą wziąć pod uwagę dawnych dziejów ziemi oraz nieba. Otóż ziemia powstała na słowo Boga, z wody i przez wodę. Przez nie ówczesny świat, zalany wodą, zginął. Za sprawą tego samego słowa teraźniejsze niebo i ziemia zachowane są dla ognia, który pochłonie je w dniu sądu oraz zagłady bezbożnych ludzi. W tym fragmencie, który przed chwilką przeczytałem, Piotr dosyć mocno mówi, że w czasach końca powstaną ludzie, którzy będą się naśmiewać i szydzić z prawdy i obietnicy powtórnego przyjścia Pana Jezusa. I jeszcze jeden fragment w tym miejscu. List Judy, pierwszy rozdział. List Judy, pierwszy rozdział i wersety 17 do 19. Czytam w przykładzie Piotra Zaręby. Wy natomiast, kochani, przypomnijcie sobie dawne słowa apostołów naszego Pana Jezusa Chrystusa. Powtarzali oni: w czasach ostatecznych pojawią się szydercy, skupieni na własnych bezbożnych pragnieniach. Będą to ludzie wywołujący rozłamy, zmysłowi nie mający ducha. Juda mówi podobnie jak Piotr, że pojawią się ludzie, którzy będą szydzić
i naśmiewać się. Przyczyna jest taka, że będą to ludzie, którzy nie chcieli pozwolić zamieszkać sobie Duchowi Świętemu, dlatego żyją tylko dla tego doczesnego życia i świata. W takiej sytuacji Pan Bóg niewiele może uczynić. Każdemu dał wolną wolę, nikogo do niczego nie zmusza. I w tym miejscu zatrzymam się. Bo zdaję sobie sprawę z jednej rzeczy, że człowiek wierzący ma nieraz pokusę, że może się tak mocno rozkręcić i nakręcić na postawę innych ludzi, jacy oni są, jacy są obojętni, jak mówią, i może takich ludzi podojeżdżać, jakby był Panem Bogiem. Ale wiecie co? Nie o to w moim dzisiejszym rozważaniu chodzi. Niektórzy może tak to odbieracie. Jeśli masz tylko źle mówić o nich, to lepiej zacznij się modlić z serca za nich. I mówię to do siebie i mówię to do was. Apostoł Piotr w drugim liście, w trzecim rozdziale i w wersecie, który był dzisiaj przewodnim wersetem, 9, mówi bardzo ciekawe słowa. 2 Piotra 3:9. Czytam w przykładzie Piotra Zaręby. Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, choć niektórzy uważają, że zwleka. Tymczasem On po prostu okazuje cierpliwość względem was. On nie chce, aby ktoś zginął. Przeciwnie, chce, aby wszyscy się opamiętali. Inne przykłady mówią, nawrócili. To, co za chwilkę powiem, będzie bardzo odważnym stwierdzeniem z mojej strony. Ale prawdopodobnie niejedno z nas, tutaj siedzących i ja stojący, jest pewne, że gdy Pan Jezus powróci, to zostanę zabrany do nieba. A ten fragment, który przed chwilą czytałem, dotyczy tylko ludzi niewierzących, którzy mają obojętną postawę na sprawy duchowe. Kiedyś ja tak myślałem. Aż w pewnym momencie dotarło do mnie coś innego. Pierwszy i drugi list Piotra jest skierowany do rozproszonych ludzi wierzących z Żydów i z pogan, którzy uwierzyli, że Pan Jezus jest Mesjaszem i Zbawicielem. W pewnym momencie tego wersetu są takie słowa. On jest cierpliwy względem was. Ale są dwa przekłady, z którymi się spotkałem. Przekład toruński i uwspółcześniona Biblia Gdańska, które mówią, on jest cierpliwy względem nas. O, względem nas. Czyli wynika z tego, że Pan Bóg jest cierpliwy względem ludzi, którzy uważają się za wierzących, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął. I teraz będzie bardzo ciekawe i niecodzienne pytanie, jakie zadam wam. Wiadomo, że to się nie wypełni, co za chwilkę powiem. Ale nie każdy z nas sobie w sercu odpowie. Czy gdyby dzisiaj za około 2 godziny powrócił Pan Jezus, to czy ja i ty mielibyśmy czyste serca i otwarte,
aby go powitać, mówiąc tak jak ludzie opisani w Księdze Izajasza, 25 rozdział i 9 werset, którzy powiedzieli: oto nasz Pan i Bóg, na którego oczekiwaliśmy. Czy każdy z nas, jak sobie tak wejrzy w serce, potrafiłby to tak w czystości powiedzieć: tak, głowę daję. Fajnie by było, gdyby tak każdy głowę dał. To, co teraz powiem, to jest moje spojrzenie. I do tego zdania jestem przekonany, które wam teraz przedstawię. Myślę, że największym niebezpieczeństwem dla ludzi, którzy żyją na tej ziemi, uważają się za wierzących, jest to, że rzadziej widzą wady i błędy u siebie, a częściej widzą je u innych i lubią o nich opowiadać. I to długie nieraz kazania. Jakby to była jakaś smaczna przekąska. Żeby nie być tutaj gołosłownym, rzucę siebie na tapetę. Wiem, że moje kazania są dziwne. Nigdzie w żadnym kazaniu nie chcę o kimś źle mówić. Dlatego wam powiem jedną rzecz. W zeszłym miesiącu i mi się coś takiego zdarzyło. Wstyd mi. Nie jest to chlubne świadectwo. Ale się nakręciłem w pewnym momencie. Na pewną osobę. Prosiłem Pana Boga o wybaczenie i nie chcę tego powtarzać. Mam zacząć od siebie, a nie zaczynać od innych. Przeciwnik Pana Boga, szatan, nie chce, abyśmy się zastanawiali nad swoim stanem duchowym. On by chciał, abyśmy duchowo zasnęli i obudzili się wtedy, kiedy będzie już za późno. Dlatego dobrze jest zrobić sobie od czasu do czasu w tygodniu taką refleksję nad swoim życiem, nad sobą i zadać sobie pytanie: czego ja szukam? Jak traktuję ludzi? Co o nich myślę? I co o nich mówię? Bo jak to już nieraz mówiłem tu za mównicą, ostatnio się zaniedbałem w tym zdaniu, że życie chrześcijańskie to nie jest bułka z masłem, ale jest to nieraz twarda i trudna walka duchowa. I jeśli poważnie nie traktuję więzi z Panem Jezusem. Chciałbym się mylić w tym, co za chwilkę powiem. Ale obawiam się, że może to być prawdą. A z drugiej strony zdaję sobie sprawę, że ktoś z was się ze mną może nie zgodzić w tym, co za chwilkę powiem. Oczywiście macie ku temu prawo. Ale prawdopodobnie Pan Jezus jeszcze nie powrócił i zwleka ze swoim powrotem, bo prawdopodobnie, mówię prawdopodobnie, to ja, albo ty, bracie i siostro, drogi słuchaczu, nie jesteśmy jeszcze przygotowani. Bo gdyby Pan Jezus powrócił hipotetycznie za 2 godziny, to może niejedno z nas, zamiast słów błogosławieństwa, które mówią o tym: wejdź do mego królestwa, mógłby usłyszeć smutne i zgubne słowa: nie znam cię. Największe i najtragiczniejsze zdanie, jakie człowiek mógłby usłyszeć, jest: nie znam cię. Postanowiłem poszperać troszkę w książkach Ellen White, czy ona coś nam w tych radach daje. I wiecie, bardzo 2 ciekawe fragmenty znalazłem, którymi się podzielę. Do tych fragmentów zainspirował mnie Duch Święty i jestem do tego przekonany. Pierwszy fragment, książka Ze Skarbnicy Świadectw, tom 1, strona 173 i 174.
przy pomocy jakich środków możemy rozpoznać, po czyjej stronie stoimy, kto posiada nasze serce, przy kim są nasze myśli, z kim pragniemy rozmawiać najchętniej, do kogo należą nasze najgorętsze uczucia i najlepsze siły. Jeśli stoimy po stronie Pana, myśli nasze są z Nim i tylko On jest punktem środkowym naszych uczuć i działań. Nie żywimy przyjaźni do świata. Panu poświęciliśmy wszystko, co posiadamy. Staramy się być Jemu podobni, oddychać Jego oddechem, wykonywać Jego wolę i podobać Mu się we wszystkich rzeczach. Ktoś powie, jest to niemożliwe. Takie oczekiwania. Drugi fragment jest też ciekawy. Pochodzi z książki W atmosferze niebios, strona 155. Jakikolwiek jest Twój temperament, czy odziedziczone i nabyte skłonności, Twój charakter ma być ukształtowany na podobieństwo Boże. Nie możemy zatrzymać swojej natury, a jednocześnie zostać wypełnieni pełnią Bożą. Musimy zaprzeć się samych siebie. Jedynie przez wyrzeczenie się samych siebie i przyjęcie umysłu, ducha i woli Jezusa Chrystusa możemy osiągnąć cel, do którego zostaliśmy powołani. Dla kogo żyjemy i pracujemy? Bóg widzi i słyszy wszystko, co robimy i mówimy. Jesteśmy widowiskiem dla świata aniołów i ludzi. Nasze doczesne życie jest krótką chwilą. Czy jesteśmy chętni zapłacić każdą cenę, aby osiągnąć wieczne życie? Poważne słowa, poważne zdania. Tak więc, co ja mogę dzisiaj zrobić ze swojej strony, aby być przygotowany na dzień powtórnego przyjścia Pana Jezusa? Duch Święty zainspirował mnie do 4 fragmentów, z którymi się z Wami teraz podzielę. Są to krótkie wersety z Pisma Świętego. Psalm 139, werset 23 i 24. Czytam w przykładzie Piotra Zaręby. Badaj mnie, Boże, i poznaj me serce. Doświadcz i poznaj rozterki. Zobacz, czy nie ma we mnie czegoś, co cię rani, a prowadź drogą wypróbowaną od wieków. Drugi fragment, drugi list do Koryntian, 13 rozdział i 5 werset. Czytam ten fragment w przykładzie Biblii Tysiąclecia. Siebie samych badajcie, czy trwacie w wierze. Siebie samych doświadczajcie, czy nie wiecie o samych sobie, że Jezus Chrystus jest w was, chyba żeście odrzuceni. Trzeci fragment, list do Galatów, 6 rozdział, werset 3 i 4.
Przeczytam ten fragment w nowym przekładzie dynamicznym. Będzie się różnił od waszego. Bardzo mi się ten przekład spodobał w tym miejscu. Bądźcie jednak czujni, byście pomagając komuś, sami nie zaczęli uważać się za lepszych i siebie samych nie sprowadzili na manowce wiary. Nie porównujcie się też do nikogo, lecz niech każdy z was bada własne postępowanie, aby za powód do chluby miał swoje czyste serce, a nie postrzeganie siebie na tle innych. I czwarty fragment. Drugi list do Koryntian. Drugi list do Koryntian, 7 rozdział i werset 1. Czytam w przykładzie Biblii Częstochowskiej. Umiłowani, skoro posiadamy takie obietnice, oczyśćmy się ze wszystkiego, co zanieczyszcza nasze ciało i ducha, i przez bojaźń Bożą doprowadźmy do końca dzieło uświęcenia. Tak więc mamy badać swoje postępowanie. Jakie są nasze słowa? Myślę też myśli. I oczyszczać się. Prosić Pana Boga, by nas też badał. Jeśli jest w nas coś, co mu się nie podoba. Tak, jestem już na finiszu. Teraz będzie pieśń, ostatnia pieśń. Mam nadzieję, że mi pomoże Duch Święty. Nie mogę liczyć na łaskę Adriana. Będzie to troszkę dłuższa pieśń. W niej zawarłem to całe dzisiejsze usługiwanie. Apostoł Piotr przypomina nam w swym liście, abyśmy zwracali uwagę na słowa, które wcześniej mówili prorocy oraz uczniowie Pana Jezusa. Dzień Pański przyjdzie, jak złodziej w nocy. Dlatego uczmy się tak żyć, aby nie być zaskoczonym. Smutną prawdą jest to, że przyjdą w czasach końca szydercy, którzy będą się śmiali. Tylko oni nie zdają sobie sprawy, że ich koniec będzie smutny, bo odrzucają prawdę. Dzień Pański przyjdzie, jak złodziej w nocy. Dlatego uczmy się tak żyć, aby nie być zaskoczonym. Choć
Niektórzy myślą, że Pan Jezus zwleka z powrotem, by zabrać ich do nieba. Prawda jest jednak całkiem inna, bo On nie chce, by ktokolwiek z ludzi zginął na wieki. Dzień Pański przyjdzie, jak złodziej w nocy. Dlatego uczmy się tak żyć, aby nie być zaskoczonym. Każdy, kto oczekuje na tej ziemi nowych niebios i nowej ziemi, to musi pamiętać o tym, że musi oczyszczać siebie z grzechów, bo z Nim nikt nie wejdzie do nieba. Dzień Pański przyjdzie, jak złodziej w nocy. Dlatego uczmy się tak żyć, aby nie być zaskoczonym. Jedną radę powinniśmy przyjąć od Piotra, który mówi do nas te słowa. Wzrastajcie, ludzie, w łasce i poznaniu Zbawiciela, Pana naszego Jezusa. Dzień Pański przyjdzie, jak złodziej w nocy. Dlatego uczmy się tak żyć, aby nie być zaskoczonym. Drogi Jezu, nie chciałbym być zaskoczony Twoim przyjściem, które ma nastąpić. Dlatego proszę Ciebie, drogi Zbawco, ożyw mnie i trzymaj mnie mocno przy Tobie. Dzień Pański przyjdzie, jak złodziej w nocy. Dlatego uczmy się tak żyć, aby nie być zaskoczonym. Dzień Pański przyjdzie, zaskoczenia na ludzi. Dlatego trwajmy mocno więzi z Panem Jezusem. Dlatego trwajmy mocno więzi z Panem Jezusem. Więzi z Panem Jezusem. Więzi z Panem Jezusem. Amen. Amen. Życzę sobie i Wam, aby nasza relacja i więź
z Panem Jezusem na co dzień była taka, jak napisał apostoł Piotr. W drugim liście Piotra, 3 rozdział i wersety 14 i 17. Na koniec. Dlatego, kochani, w oczekiwaniu tych wydarzeń postarajcie się, aby On mógł was zastać pełnych pokoju, niesplamionych i nienagannych. Wzrastajcie w łasce i w poznaniu Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Jemu chwała i teraz, i po dzień wieczności. Amen.